Już oddaję głos tutaj panu, który prosi o głos, a mamy raptem 10 minut na pytania i odpowiedzi. Chcę tylko powiedzieć, że rozgorzała burzliwa dyskusja wśród internautów. Polecam państwu później, ale także przede wszystkim wykładowcy tę wymianę oczywiście myśli, bo są niektóre głosy ciekawe. Ale z tego grona osób, które zabrały tutaj głos, pozwolę sobie tylko zadać pytanie jedno. Mianowicie o Walewskiego, który został u Napoleona III ministrem spraw zagranicznych. Czy jego rola mogła być większa na tym etapie, w dalszym ciągu, że tak powiem, XIX wieku, ten krok dalej, czy można było zrobić na gruncie francuskim w sprawie polskiej? I od razu może przekażę mikrofon. Bardzo proszę o krótkie pytanie. Nie pytanie, a raczej uzupełnienie pana profesora. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi, to nie tylko na San Domingo Polacy dostali krwawą łaźnię, ale jeszcze po klęsce pod Mantuą Francuzi poddali twierdzę, a nie Austriacy, podobno 1500 Polaków, którzy byli poddanymi cesarza francuskiego, rozstrzelali. Druga rzecz, marsz Dąbrowski, ziemi włoski do Polski. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, że Dąbrowski był targowiczaninem. To znaczy nie takim jak Szczęsny Potocki, to znaczy Stanisław Nałęcz-Malachowski oraz książę Józef Czartoryski sprowadzili go do Polski, do polskiego wojska, a gdy przyjechał do Polski, panowała targowica. I chcąc, nie chcąc, musiał, powiedzmy, podpisać akces do Konfederacji Targowickiej. Trzecia rzecz, czytałem, ale to już spytam się pana profesora. Ale to już może króciutko, bardzo proszę. Już, że mogliśmy wygrać bitwę pod Moskwą w 1812 roku. To znaczy Dąbrowski proponował, żeby Polacy byli w rezerwie u Napoleona. Natomiast książę Józef dążył, żebyśmy szli w awangardzie. Czy to jest prawda? Nie wiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najkrócej odpowiadając najpierw na pytanie dotyczące Aleksandra Walewskiego, naturalnego syna cesarza i ministra następnego cesarza. Otóż nadzieje związane z Walewskim przyszły jakby troszkę za późno, ponieważ on został ministrem spraw zagranicznych, kiedy wytracał się już impet, można powiedzieć, konfliktu rosyjsko-francuskiego związanego z wojną krymską. Bo to była sytuacja geopolityczna, w której można było coś wygrać dla Polski. Ale Walewski był francuskim politykiem, nie czuł się Polakiem, czuł się Francuzem i służył wiernie swojemu cesarzowi, czyli Napoleonowi III, zgodnie z racją stanu Francji. Napoleon III, trochę inaczej niż Napoleon I, podniósł oficjalnie sztandar wyzwolenia narodów, więc bardziej Łukasiński mógłby o Napoleonie III powiedzieć, że w imię ludzkości chciał coś zrobić. Oczywiście było to hasło, które miało pomóc podnieść znowu prestiż i znaczenie Francji w połowie XIX wieku, ale faktycznie ogłoszone, że narodom należą się no, niepodległe państwa, takim uznanym narodom między innymi jak Polska. Ale to hasło ideowe zderzało się z realnymi możliwościami Francji, dużo bardziej ograniczonymi niż 50 lat wcześniej za Napoleona I i no przede wszystkim z naciskiem sojuszników Francji, czyli głównie Wielkiej Brytanii, żeby już nie kontynuować tej wojny przeciwko Rosji. Daliśmy nauczkę Rosji, a stawiać Polskę, no to znowu tyle kłopotów, tyle problemów. Kto by się interesował Polską? To jest perspektywa Londynu rzeczywiście wtedy. Nie warto tego problemu podnosić. I tego rodzaju właśnie nastawienie, nacisk związany z oceną geopolitycznych interesów Francji sprawił, że Walewski ani wtedy, ani później w czasie powstania styczniowego nie mógł przechylić szali polityki francuskiej na bardziej zdecydowane działania w sprawie polskiej. Choć pamiętajmy, że te działania wtedy były w ogóle widoczne, to znaczy i była mowa, choć bez żadnego efektu, ale oficjalnie mówiono o Polsce na kongresie w Paryżu kończącym wojnę krymską. Był tam książę Adam Jerzy Czartoryski jako nieoficjalny jej rzecznik, znaczy sprawy polskiej. No i w czasie powstania styczniowego Francja jednak ogłosiła parę not grożących wojną Rosji. Nie wypowiedziała tej wojny, ale no po prostu wstrzymała się przed konsekwencjami wywołania nowej wielkiej zawieruchy, przeciwko której była ogromna większość Francuzów. Francja była państwem
dyktatury demokratycznej, można tak powiedzieć, czy referendalnej, o, może tak powiedzmy. Napoleon III nie mógł czegoś robić wbrew Francuzom, a Francuzi nie tylko w 1939 nie chcieli umierać za Gdańsk, ale tym bardziej w 1863 nie mieli takiego zamiaru. I stąd, myślę, zbytnie przywiązywanie uwagi do nazwiska, do tradycji tego romansu nie ma wielkiego znaczenia. Walewski próbował zrobić tyle, ile można było jego zdaniem zrobić w ramach francuskiego interesu dla Polski, ale okoliczności były takie, że za dużo nie chciał zrobić i nie mógł zrobić. Natomiast co do pana uwag, no to oczywiście bardzo za nie dziękuję. Ja nie mówiłem o wszystkich stratach i ofiarach, mówiłem tylko o tej egzotycznej, bardzo, no i niestety smutnej wyprawie na Santo Domingo. Natomiast co do Moskwy 1812 roku, to Napoleon konsekwentnie, i to jest no smutny rys z naszej perspektywy, ale charakterystyczny, relacji z potężnym sojusznikiem Zachodu. Napoleon, chociaż nie kochał nikogo poza sobą, to jednak, no może pierwszą żonę trochę, i syna, to na pewno, to no jednak uważał, że tymi, wobec których wiąże go pewna lojalność i do których czuł pewną sympatię, są Francuzi. Ich trzeba oszczędzać, nie wolno ich wykrwawiać. To była jego decyzja właśnie spod Borodino. Gwardia nie zginie tutaj 2000 kilometrów od Paryża. Bo to raczej z tą decyzją się wiąże no, nierozbicie ostateczne wojska rosyjskiego, chociaż Rosjanie stracili prawie połowę sił, ale nie wszystkie. Niektórzy mówią, że gdyby Napoleon wtedy zdecydował się użyć gwardię francuską, to by to zostało osiągnięte. Natomiast o Polakach mówił źle i bardzo źle w czasie kampanii moskiewskiej. Bardzo ich krytykował, no to była jego socjotechnika. Tak się robi politykę, tak się dowodzi wojskiem. Mówi się, fatalnie wypadliście, beznadziejni jesteście, nie zasłużyliście na niepodległość. No i potem Polacy biją się jak wściekli, żeby pokazać, że jednak zasłużyli, że są dobrzy. I idzie tam 140 krzyży Legii Honorowej, prawda, dla korpusu, załóżmy. Ale ogólnie rzecz biorąc, Napoleon bardzo krytycznie ocenia, nie bez racji zresztą, te oddziały polskie, ich większość, bo to był młody rekrut. To nie była stara gwardia francuska, to byli ludzie już z wyczerpanej z zasobów ludzkich ziemi Księstwa Warszawskiego. To nie byli otrzaskani, ostrzelani w boju starzy wiarusi. Ci już zginęli wcześniej. I to powoduje, że wiązanie znów jakiejś nadziei ze wspaniałym manewrem polskim, który by zastąpił Francuzów w 1812 pod Moskwą, wydaje mi się nierealistyczne. Ale lepiej sprawdzić u Kukiela i Pawłowskiego, dwóch największych autorytetów w tej dziedzinie. Bardzo dziękujemy. Myślę, że jeszcze jedna osoba, no nie, przepraszam, ale niestety nie możemy sobie pozwolić na pytania. Prosimy drogą elektroniczną, przekażemy. Ogromnie dziękuję Państwu za cierpliwość do historii. Dziękuję.